Dzień dobry, w kolejnym odcinku niewielkie zmiany. Wprowadziłem pod waszą nieobecność, czyli między innymi magazyn dodatkowy, dodatkowa farma kurczaków. Tu już oczywiście się wszystko pobudowało i jeszcze jeden magazyn, gdyż cały czas wyskakiwała mi informacja, że po prostu mam za dużo rzeczy. Jedzenia i tak dalej. Okej, tu mi powoli zbierają te kamienie, ale sobie pomyślałem, że może, skoro zrobiłem tutaj most, to by na przykład pójść w tą stronę i gdzieś tutaj zrobić jakieś takie, nazwijmy to, miasteczko górnicze. Co by mogło być całkiem ciekawym pomysłem, dlatego zróbmy sobie tą drogę. Po prostu na wprost. O, tutaj coś się... Coś nie chce przez jedno małe miejsce. Okej. Niech będzie tak. I powiedzmy, niech będzie... O tak. I tu sobie zrobimy takie właśnie małe miasteczko górnicze. Ale zanim oni zrobią tą drogę, to bym w sumie jeszcze chciał zrobić szkołę. Żeby dzieciaki, które się rodzą, po prostu później nie były głupie. Okej, zróbmy tak. Jeden ten. Okej. Ja myślę, że w tym miejscu szkoła może być. Jeszcze tylko powiedzmy poprowadziłbym jakąś taką drogę dookoła. Ewentualnie jeszcze bym ją tylko podłączył w ten oto sposób. I będziemy potrzebować jednego nauczyciela. Teacher, okej. To chyba jedna osoba tylko będzie pracować, więc nie będzie najmniejszego problemu. Troszkę pozmieniałem ustawienia rybaków i teraz wszędzie po trzech pracuję, więc tragedii na razie z jedzeniem nie ma. Widzimy, mam ponad 10,5 tysiąca, więc powiedziałbym, że jest bardzo dobrze. Z narzędziami stoimy całkiem sprawnie, chociaż zastanawiam się, czy nie przydałby się jeszcze jeden jakiś myśliwy. Okej. 14,22. Widzę, że cały czas problem jest z tym, aby mieć w zapasie jakieś ubrania. I tak sobie myślę, może tutaj by zrobić jeszcze takiego jednego myśliwego. Gdzieś, żeby swoim obszarem też oczywiście duży kawałek zajmował. Okej. Niech będzie tam. Kawałek będzie do dostarczania, no ale cóż na to poradzić. Z jedzeniem mamy naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze zastanawiam się, w sumie mógłbym tutaj te farmy zlikwidować. Znaczy farmy, pola. Mógłbym je zlikwidować. To będą spokojnie się, w razie gdyby tam zeszło powiedzmy do 5000, to zaczną uruchamiać po kolei i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Natomiast to moja droga się tu jakoś robi? Nie. Nie robi się, ale już mógłbym w sumie tutaj coś pokombinować. Okej, węgiel. Węgiel mógłbym gdzieś pewnie tutaj zrobić, kopalnię, okej. Jedna kopalnia węgla tutaj, ewentualnie gdzieś tam po drugiej stronie. Myślę, że tak centralnie będzie chyba na razie najlepiej. Jeszcze doprowadzę sobie tylko do tego ścieżkę jakąś. Okej. Tak, i tu widzę, że mam ścieżkę, więc doprowadzę na wprost. Oraz oczywiście też by się przydało tutaj zrobić kopalnię. Strasznie to dużo. Okej, no mógłbym w tym miejscu zrobić kopalnię. Dobra, niech sobie już tutaj powoli zaczną z tym działać. Myślę, że mogę przeznaczyć dwóch budowniczych na to.
Pewnie jakieś jeszcze domy trzeba by tutaj było zorganizować. Tak, aby po prostu mieli gdzie mieszkać. Tu jest ten. Okej. To myślę, że tutaj powiedzmy takie ze trzy domy. Niech mają. Może jakiś magazyn trzeba by im było tutaj załatwić. Powiedzmy, jeżeli to idzie tak, to magazyn bym zrobił w ten oto sposób. Otoczył go dróżką i zrobił jeszcze miejsce na taki oto magazyn. Taki troszkę większy musiałbym zrobić. Okej. Okej, 6 na 10 myślę, że spokojnie starczy, bo tutaj właśnie, tu już się zaczyna ta wielka kopalnia. A czemu ja tu nikogo nie mam? No to jest pytanie. Stąd zmniejszmy i dajmy tutaj. Jednak kurczaki mogą się przydać. Okej. Nie mam żelaza. Co również stanowi pewien problem. Dlatego to żelazo mógłbym wydobyć stąd. Ewentualnie tutaj jakieś pomniejsze złoża. Szkoła się nadal nie buduje. Bo brakuje żelaza. Okej, zrozumiałe. Tutaj będą powoli znosić. Z tym się na razie wstrzymam. To do szczęścia za bardzo. Okej. Jak to nie masz? Stary, no. Tyle żarcia jest, a ty mówisz, że nie masz co jeść? Pogięło? No, powoli tam pracują. Więc jest dobrze. No problem w tym, że cały czas nie mam tutaj, tylko 7 zrobił. To nie jest jakaś zadowalająca liczba, niestety. A przydałoby się, szczerze powiedziawszy, o wiele więcej. 19,82%. Czy jakichś bezdomnych? Nie, bezdomnych na razie nie mam. Okej, no w miarę jakoś to idzie tam. Zapełnianie. Pytanie jak tutaj. Ścieżkę widzę, że już powoli robią. Tutaj na razie nic nie znoszą. A tam będę po prostu potrzebował masy, masy ludzi. Ale okej. Powoli do przodu. Mam 2 dzieciaków, więc niedługo powinienem mieć też osoby dorosłe. Ty marudzisz na to, że musisz daleko ganiać. No co ja ci na to poradzę? I tak to tylko jedna osoba pracuje. To jest wstrzymane. Tutaj już chyba nikt niczego nie wydobywa, chociaż słyszę, jakby ktoś tu miał jeszcze być. Okej. No, ty będziesz tutaj tak łaził. No dobra. Łaź sobie. Mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Wiem oczywiście, że kopalnię mógłbym gdzieś tutaj bliżej zrobić, ale chcę tak, można powiedzieć, taki przemysł ciężki troszeczkę rozgraniczyć. Myślę, że to będzie jakieś ciekawsze rozwiązanie. I czemu by nie? Skoro mogę. Na pewno chciałbym jakoś zrobić tą szkołę, bo to by się na pewno przydało. Tylko sęk w tym, że właśnie nie mam tego żelaza. Trochę zaczynałem mi tutaj stąd zbierać. Pytanie potem. Okej, no stąd będzie żelazo i węgiel z kopalni, więc jest całkiem okej. Natomiast stąd będą kamienie oczywiście
wydobywane. No wiem, fakt faktem jest, że to trochę daleko, ale myślę, że to da się jakoś pogodzić. Nie bądźmy pesymistami. Trzeba być optymistą. Limit jedzenia już jest osiągnięty. Mógłbym go nawet jeszcze zwiększyć o 1000. Bo czemu by nie? Narzędzi też mam sporo. Mimo, że teraz już tych 300 jakby nie osiągam, to znaczy, że po prostu cały czas... cały czas jakby na bieżąco jest wykorzystywane to, co... to, co wyprodukują. Ale z drugiej strony, no też nie ma za bardzo żelaza, aby móc tworzyć te narzędzia. Ten węgiel będzie mi potrzebny. Jak będę miał węgiel, to będę mógł też tworzyć lepsze narzędzia. Przez to będą później po prostu starczać na dłużej. Tym mogliby się zająć. Nie ma tu jakoś priorytet? No nie ma. W sumie sorry, tym. No to mi akurat nic nie da. Ale gdyby właśnie to wybudowali jako pierwsze, to wtedy te wszystkie kamienie i drewno mogliby tutaj znosić, a później zanosić tam. A tak to idą całą tą drogę, zostawiają tutaj, po czym zanoszą to z powrotem tam. Okej, mogę mieć jednego nauczyciela. A, dobra. Nauczyciel jest, tylko studentów brak. Student sobie raczy lecieć w... Uja. No pies mu pracę domową zjadł, no kto by pomyślał. Ale okej, teraz jakby ten proces będzie troszeczkę wolniej wyglądał, bo ta trójka dzieciaków najpierw pójdzie jako studenci, natomiast dopiero później będą, można powiedzieć, osobami dorosłymi. No ale przez to osoby wykształcone będą troszeczkę lepiej pracować, więc jest to jakiś plus. Jak stoimy z magazynami? 100%, 38, a tutaj mamy 23, okej, no jest trochę miejsca, więc teoretycznie mógłbym spokojnie gdzieś tam zwiększać te limity jedzenia. Co to za zbiegowisko? Coś tu się stanęło, czy co, że tak wszyscy nagle? Nie wiem, ale okej, mamy jednego studenta. Także jest dobrze. Jak tam stoimy z wydobyciem tutaj? No, coraz mniej, więc tutaj też powinni niedługo to żelazo zebrać. Natomiast tutaj, jak to wygląda? Na razie niewiele tego jest zrobionego, trzeba przyznać. No i sporo żelaza, 40 żelaza trzeba będzie aż tam zebrać. Okej, no trochę tego żelaza stąd będę miał i stąd ewentualnie, więc po prostu każę im później tam to zbierać. Okej, te pola mam powyłączone. Jeszcze zastanawiam się może nad jednym, żeby wyłączyć. Przez to trochę będę miał innych źródeł pożywienia. Okej, papryka. Dobra, tu mogę wyłączyć to. Wtedy mam dwie dodatkowe osoby, które mogę przeznaczyć. No, tu miałem mieć po 9. Czemu mam... nie wiem, 8? Ktoś zmarł? Nie wiem. Ale wiem, że na pewno też trzeba będzie zrobić cmentarz. Okej. Zróbmy 3 robotników. Niech coś robią. 2 studentów się kształci. To bardzo dobrze. Produkcja ubrań jest takie, powiedziałbym, na dosyć mizernym poziomie.
Okej. Drewno na opał cały czas jakoś tam wytrzymuje. Więc jest dobrze. No właśnie. Zaczyna się problem z zimnem. Dlatego będę potrzebował więcej tych ubrań. Mamy jedną osobę, której zimno. Okej, przez to, że jej jest zimno, to ona jakby musi wrócić do domu, żeby się ogrzać. Przez to oczywiście traci ten czas. Co nie jest dobrym rozwiązaniem. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś priorytetu, że zrób to jako pierwszy. Okej, zrobię tutaj jeszcze powiedzmy kilka tutaj kopalni jakoś tak wcisnę. Ewentualnie gdzieś tutaj te wydobycie kamienia i to powiedzmy będzie jakoś tak odgrodzone takim półkolem. O, to jest jakieś ciekawe rozwiązanie na ten teren. Też też jest płaski, mógłbym tu równie dobrze zrobić jakieś pola, ale ewentualnie na pola będę miał tutaj całkiem sporo terenu, więc myślę, że jedzenia w ogóle mi nie zabraknie. Co oni robią? Nie, to jest jeleń. Także tutaj na razie nic nie robią. Tu widzę jakaś... idzie trójka i pytanie, co oni będą chcieć zrobić? Okej, no zajęli się najpierw zrobieniem drogi. Teraz powinni tutaj powoli już zacząć to zgarniać. Okej, czyli wiem, że teraz moim na pewno problemem będzie kwestia ogrzania tych ludzi. Dlatego potrzebowałbym na pewno jeszcze jakichś myśliwych. Jednego mógłbym gdzieś tam tutaj dać. Wtedy on będzie sobie po drodze po prostu gdzieś tam zgarniał. Okej, tak podłączę go do drogi. Dobra, tu będę miał. Okej, ze względu na dość leciwy wiek, jeden mieszkaniec mi zmarł. No to jest zrozumiałe. Dlatego też przydałby się pewnie jakiś cmentarz, który mógłbym gdzieś tam... No nie wiem, gdzie w sumie mógłbym to zrobić, ten cmentarz. Raczej bym nie chciał. Jak tam stoi kwestia tego? Problemem jest to, że... chyba mam za dużo... pól. Okej. I przez to ci nie pracują. A ci, tropiąc zwierzyny, przy okazji zapewniają mi te... skóry, które to skóry właśnie są po to, aby... To. To. Farmer, okej. Zwiększmy na chwilę na razie tutaj. Niech nam szybciej coś tam budują. Limity mamy poosiągane, sporo. Sporo jedzenia. Mógłbym nawet zrobić tak, że po dwóch, żeby tutaj sobie spokojnie łowiło. W razie czego mam zapas ludzi, to będę mógł to zwiększyć. Tylko czemu mi się to zamyka? Fisherman, okej. Przez to mam trzy dodatkowe osoby, które te trzy osoby mogę wysłać do budowy. A jak już mi zrobią te domki myśliwskie, to wtedy będę mógł tutaj spokojnie wyznaczyć nowe osoby.
samo i tutaj. Tylko, że zanim to powstanie, to pewnie to musi powstać. I to jest problem. Okej, moi drodzy, ale to myślę, że byłoby na tyle w tym odcinku. Myślę, że w następnym już tutaj wszystko będzie gotowe, tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa.